dziennikarz miejski, tak jak nazwa wskazuje, to dziennikarz, który zna miasto i jeżeli ktoś podejmuje się pracy na, no właśnie jako dziennikarz miejski, no to musi znać to miasto i musi się pasjonować też tym miastem, musi interesować się tym, co się dzieje w mieście. To nie może ktoś być ktoś, komu sprawy tego miasta nie leżą. Na pewno to musi być ktoś szybki, kto potrafi szybko zareagować na to, co się dzieje w mieście. Zna najważniejszych urzędników, wie do kogo, w jakiej sprawie uderzyć, nie traci czasu na wyszukiwanie kontaktów, bo w dobie internetu liczy się czas. Ten czas jest ważny także dla dziennikarza miejskiego. My dzisiaj konkurujemy z portalami internetowymi. Nie możemy czekać z informacją do wydania papierowego i bardzo szybko, jeżeli czegoś się dowiadujemy, a wiemy, że lada moment może dowiedzieć się tego nasza konkurencja, to po prostu nie czekając na papierowe wydanie, wrzucamy ten tekst, wrzucamy tą krótką informację do sieci. Co jeszcze? Dziennikarz miejski powinien umieć też wybrać to, co jest najważniejsze, ale czasami też, nie chcę powiedzieć wykreować temat, tylko wydaje nam się, że sprawa jest błaha, a mimo to tkwi w niej jakiś potencjał i odkrywanie tego potencjału to też jest zadanie dziennikarza miejskiego. Ja myślę, że dziennikarz miejski ma znacznie trudniejsze zadanie niż dziennikarz na przykład działu krajowego, który żyje wielką polityką. Tej polityki, wielkiej polityki w mieście często nie ma, więc my przychodząc do pracy musimy często wyszukiwać tematy, na przykład czytając żmudne, czasami nudne, napisane strasznym językiem interpelacje radnych, do których mało kto zagląda, a jest to dla dziennikarza miejskiego naprawdę głębia tematów, więc umiejętność poruszania się w tym mieście, pomiędzy urzędnikami, pomiędzy radnymi, pomiędzy aktywistami miejskimi, rozmawiania z nimi, to też jest cecha na pewno dziennikarza miejskiego.